Po zwycięstwie w Myszkowie widzewiacy przystępowali ze sporym optymizmem do meczu z liderem Ekstraklasy, chorzowskim Ruchem. Ale Ruch to wiadomo, że to nie to samo co Myszków. W pierwszej lidze chorzowianie wygrali mecz na inaugurację na własnym stadionie z Petro Płock 3-1. Jak twierdzili, do Łodzi także przyjechali po zwycięstwo. Tyle, że ten sam cel dokładnie przyświecał piłkarzom Widzewa i to było widać od początku spotkania. Mecz ten obserwował niemal komplet widzów na remontowanym obiekcie Widzewa. Kibice doczekali się bardzo dobrego widowiska, choć na bramkę Widzewa musieli czekać do 41 minuty, kiedy to po doskonałym podaniu Sławomira Guli piłkę szczupakiem i strzałem głową wpakował do siatki Rafał Pawlak. Mimo nadarzających się okazji do zmiany w wyniku zarówno z jednej, jak i drugiej strony, ten nie uległ zmianie. Widzewiacy dowieźli to zwycięstwo do końca i zainkasowali jakże cenne 3 punkty, awansując w ligowej tabeli. Kolejny mecz już jutro. Łodzianie rozegrają w Krakowie z Wisłą.